w ramach szybkiego przypomnienia akcji w skrócie. Robię wideobloga, mam swój fanpage i wahania nastrojów. W trakcie moich wahań nastrojów postanowiłam udostępnić do siebie prywatny numer telefonu wszystkim ludziom na swoim fanpage'u. Jeżeli nadal nie macie na moim fanpage'u, to szybciutko lajkuj, bo być może inne moje stany emocjonalne spowodują, że będziesz mieć jeszcze większą bekę. Oczywiście podałam numer na kartę, nie ten na abonament. A kogo to obchodzi, idiotko? Mnie to obchodzi, ponieważ gdyby nie moi fani, nie byłoby mnie. A poza tym jestem bardzo ciekawa, kim są osoby, które codziennie mnie oceniają w sieci. Jak nikt z was nie zadzwoni, to trudno. Będzie mi strasznie przykro. Ale? Halo? Tak, to ja, hej! O Boże, ja Cię uwielbiam! Klawi, jesteś naprawdę przecudowna, uwielbiam Cię! Jak ogląda swoje filmiki od razu cały świat mi się opiekowała, naprawdę jesteś cudowna, cudowna! Jezu, jak ja się cieszę, że się do Ciebie zadzwoniłam! Ale nie umiałabym wytłumaczyć mężowi, gdzie dzwoni. Jednak chyba tam dużo osób Cię lajkuje, uwielbia, kocha, myśli o Tobie, także wiesz. Dzięki. Wyklasy nie mają ci mężczyźni. Ja nie wiem, jak tu męża znaleźć. Jak to dokładnie? Powiem ci też w ogóle masakra, to była masakra, jak chyba nie wielka pomyłka. Jesteś strasznie fajną babką i w ogóle zarąbiście schudłaś. O, dzięki. Podziwiam cię za samozaparcie i silną wolę. Nie wiem, dlaczego do ciebie dzwonię, też jesteś po winie. Halo? Cześć, Klaudia. Cześć! Jak tam? No, z tej strony mówi Dawid i Madzia, w Katowic dokładnie. Wiesz, naprawdę bardzo Cię cenimy za te teksty, które walisz, to po prostu, no, jesteś the best. Dzięki, a Wy jesteście małżeństwem, narzeczeństwem, parą? Wiesz co, jesteśmy parą od długiego czasu. Od jak długiego? Ej, to co ty robisz? Już tam jej szorować pierścionek kupować? Planuję, ale wiesz, no jak już ma być, to musi być porządny. O nie, oj, nie chodzi o pieniądze, ona cię kocha. Chłopcy natomiast podeszli do rozmowy rzeczowo. Komunikat na fanpage'u głosił: chętnie posłucham, jak śpiewacie, jak recytujecie, jak pijecie, wznosicie toasty, jak opowiadacie suchary czy płaczliwe historie miłosne. Bring it on! A co dzisiaj się napiłeś i z jakiej okazji? No z takiej okazji, że mnie męczył kaszel i jak sobie popiłem browarka, to już mnie przestał męczyć. Kurczę, bo jestem takim fajnym chłopakiem, który kurczę wokół siebie ma sporo fajnych lasek, kurczę, które mówią, że go kochają, ale kurczę, ja nikogo nie kocham, słuchaj. Nigdy nie byłeś zakochany? Nie. Nigdy nie byłeś zakochany? Nie, naprawdę. No co ty? To brzmi jak takie late night stories. Gdzie no ludzie... kurde, nie chciałam tak się... Jak nazywa się ptak w drzwiach? Nie wiem. Całkiem wolny tak ołowiano chmur.
jak na imię marzasz. Nie, 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 to mnie było miło poznać Ciebie. Niezależnie od tego, czy mamy wideobloga, czy nie mamy wideobloga, czy ktoś nas słyszał, czy nikt o nas nie słyszał, każda z osób jest ciekawa. Każdy z nas ma swoją historię do opowiedzenia. To jest fantastyczne, że mogłam Was poznać. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam jeszcze raz na swój fanpage i mam nadzieję do usłyszenia. Jako szatynka wcale nie stałam się mądrzejsza. Kitching!